Ten weekend na antenie stacji TVK WSM pierwsza część relacji z ostatniej sesji Rady Miejskiej. Będzie w niej mowa m.in. o skardze mieszkańca Wielunia, która dotyczyła kwestii usytuowania w mieście wiat przystankowych. Radni dużo czasu poświęcili też dyskusji o bieżących i przyszłych inwestycjach na terenie miasta i gminy Wieluń. Wiele z nich na pewno nie będzie zrealizowanych w tym roku, w związku z czym trzeba było dokonać korekty w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2032. W tym kontekście po raz kolejny mówiono o budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Przed nami kolejne podejście do ogłoszenia trzeciego już przetargu na jej budowę. Czy inwestycja ma szansę na realizację? Ponadto dwugodzinna relacja z posiedzenia, jak zwykle na koniec naszego programu w temacie tygodnia. Zapraszamy.